Jestem na tak zwanej monopolowej, na żeglugowym. Piękna miejscówka, przed chwilką kropiło. Fajnie porobione, tutaj nawet schodki. Tylko nie wiem, co to jest to. Nie wiem, ktoś łowił i wywalił. No nic, rozkładamy się i łowimy. Piękne miejsce, spokój, cisza. Przygotuję sobie stanowisko. Woda, wiadomo, poszła do góry na odrze, nie da się praktycznie łowić. Kiedyś włożyłem szabelkę, teraz taką podpórką sobie trochę trzcinę powycinam, żeby było elegancko. Woda płynie, widzę, na mniej więcej 30-40 gram. Zaczynamy. Pomału się rozpakowuję, żeby nie było. Nie wiem, czy tu coś bierze. Nikogo nie pytałem, czy bierze na monopolowej. Woda bardzo nieprzewidywalna. Aczkolwiek jest klimat, dlatego tu przyjechałem. Jestem tu pierwszy raz od wielu, wielu lat. Bajzel, lecimy. Dobra, mogę rozpocząć w sumie wędkowanie. Jeszcze dosłownie 5-10 minut przed rezenentę. No i będę łowić rybki. Nie mam zbytnio miejsca tutaj, żeby styczkami się rozłożyć, żeby odmierzyć sobie odległość. Dlatego pokażę Wam bardzo prosty sposób, jak poradzić sobie bez styczek. A jak zerwiemy zestaw, żeby wrócić do danej odległości. Większość z Was o tym na pewno wie, ale pokażę dla tych, co nie wiedzą. Mam jakaś kluczonka, ale nie moja. Ją wezmę. Obrałem sobie punkt po drugiej stronie. Zaklipowałem się. I teraz tak. 25-gramowy koszyczek, taki wybrałem do dzisiejszego łowienia. Do wstępnego nęcenia będę używać innego koszyka na pewno. Troszeczkę większego. Zaraz potnę sobie też gnojaka. Rzucamy. Klip. I teraz liczymy obroty korbką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, jedna, sześć, siedem, osiem, dziewięć, na dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem. Tak do ręki. 27. Jeszcze raz sprawdzimy, żeby nie było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. No jeszcze 7, 28, no 28. Już też o tę jedną korbkę nie bądźmy przesądni. Wiadomo, byłoby idealnie łowić w punkt. No ale co, to jest taki bardzo szybki sposób, czyli zapamiętujemy liczbę 27 i rozpoczynamy łowienie. Ok, moi drodzy, moi mili, ja tak naprawdę już pociąłem sobie gnojaka. Będę zaraz łowić. Od rana padał deszcz. Słuchajcie, jak wiecie, ja nie reklamuję zbytnio rzeczy na swoim kanale na YouTube. Mimo, że mam nawiązanych trzy współprace mam nawiązane, o których po prostu nie chcę mówić, bo po co. I tak naprawdę od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad alternatywą, co zrobić, żeby nie być głodnym nad wodą, a już mnie wkurzały te kanapki, jajka, parówki, hot dogi na stacjach benzynowych, a też przyszedłem na dietę troszeczkę, wróciłem na siłownię, aczkolwiek wyskoczyła mi przepuklina pachwinowa i czeka mnie niestety operacja, ale taka fajna alternatywa z iFooda, tutaj jest to też pełnowartościowe oczywiście jedzenie, to nie jest jakiś tam shake taki zwykły, że się napijemy, a za pół godziny jesteśmy głodni. Testowałem w domu od kilku dni, 3-4 godziny trzyma. Jest to w różnych smakach, bananowy, chyba tam waniliowy, czekoladowy, bardzo, bardzo różne są, bardzo różne są jakby tutaj smaki. Do tego są batony, też jest proszek, ale taki shake mi się wydaje nad wodę super, tym bardziej, że nie potrzebuje on, może być i w ciepłym, i w zimnym, on nie skiśnie, nie zepsuje się, więc to jest na pewno
fajna alternatywa dla wędkarzy. Ja wziąłem, dzisiaj będę wędkować, podejrzewam, z 6 godzin. Wziąłem asekuracyjnie 3. Wziąłem asekuracyjnie... O, tu jest trzeci, ten czekoladowy. Wziąłem asekuracyjnie 3, ale myślę, że wypiję 1-2, znając życie, bo jestem po, też po śniadaniu. No i co tu powiedzieć jeszcze dodatkowo? Jeżeli jesteście tym produktem zainteresowani, to w opisie na dole macie oczywiście zniżkę ode mnie, od sklepu iFood. W opisie wszystko będzie powiedziane. Uważam, że naprawdę ja nie ściemniam na swoim kanale. Uważam, że nie należy tego robić. Nie robię odcinków też stricte po to, żeby coś sprzedać. Ale uważam, że dla wędkarza taka opcja jest naprawdę super, bo ja wiecznie się zastanawiam, kurde, co wziąć nad wodę, żeby to było szybko. Nagle otwieram lodówkę, co mam? Dobra, mam jajka, to gotuję jajka. Nagle, o, mam, dobra, chleb, szynkę, to robię kanapki. A to pakuję do torby, nie zastanawiam się. Myślę, że spokojnie nawet cały dzień bym na tym przejechał, bo tak jak powtarzam, to jest pełnowartościowy posiłek. Tu też są mikroelementy, makroelementy, witaminy A, D, E, K. Jest tutaj dosyć dużo energii. Ale to już możecie sobie wszystko spojrzeć na stronie internetowej iFooda. Ja zaczynam wstępne nęcenie. To trochę taka reklama, wiecie, nie w moim stylu, ale naprawdę to jest super rzecz. Więc ja zaczynam... O, tu mamy też złotko. Mojemu młodszemu synowi bardzo to smakuje. A starszy syn powiedział, że smakuje jak skarpeta. Ale starszy syn jest taki, że mu mało rzeczy smakuje. Według mnie bardzo dobre, takie trochę wręcz kleiste, można powiedzieć. No ale jeżeli to ma być pełnowartościowy posiłek, a nie taka, można powiedzieć, woda, to tak musi wyglądać. Zaczęło lekko kropić, lekka jest mrzawka. Nie, nic tu w sobie nie ochrania w tym momencie. No nic, rozpoczynam, tak jak mówię, wstępne nęcenie. I zaczynamy wędkowanie. Jeszcze powiem taką rzecz, kupiłem, zobaczcie, kupiłem ochotkę hakową, trzeba będzie powybierać, bo nie chcę mówić z jakiego sklepu we Wrocławiu, ale ochotka hakowa, za którą się płaci niemało, bo 5 deko jest mniej więcej za 10 zł, tu mam 15 deko, nie powinna tak wyglądać, dlatego trzeba zmienić sklep albo dostawcę. Ja ją kupiłem we Wrocławiu w sklepie. No ale nieważne, tu mam też białe robaki na dzisiaj przygotowane, więc bardzo tak standardowo, mniej więcej pół litra tego gnojaka, o którym wspomniałem. Tu mam jeszcze kastera troszeczkę, mam nadzieję, że to wszystko widać. No i zaczynam mówienie. No i zapomniałem o najważniejszym, czyli Wonder Black Górka bez żadnych dodatków. Kiedyś powinienem dostać medal za kręcenie jedną ręką. Takie 20 koszyczków puścimy i zaczynamy łowić. Jest 10:40, więc ponad godzinę się rozkładałem. Warunki dzisiaj takie, raz mrzawka, raz trochę deszczyku. Teraz w ogóle nie pada, jak założyłem kurtkę. Powiem szczerze, że z dwoma półkami bocznymi wygodnie, bo niby jest jedna, a potem się wstaje, się lata cały czas po jakieś rzeczy, a tak nie trzeba. Zestaw oczywiście zrobiony bardzo łatwo, czyli przelotowo, jeden stoperek, skrętka i szybko złączka. Ja nie stosuję krętlików ani żyłka w żyłkę, bo to później trzeba zrywać, jak jeżeli chcemy maglować przyponami, tak szybko odpinamy szybko złączkę i możemy zmieniać przyponę. Zawsze przed pierwszym rzutem zobaczcie, czy o nic nie zahaczycie. Nie, bezpiecznie. Idealnie w punkt. Ja jestem blisko mostu Chrobrego, ale bliżej Marco Polo. Było dwóch panów, siedziało od rana, pytałem, czy coś wzięło, to powiedzieli, że nawet jednej ryby nie wyciągnęli. Nic kompletnie, nawet brania. Mówią, że jakby wiedzieli, że będzie taka brędza, to by oczywiście się nie rozkładali. Widziałem dzisiaj kilka tutaj spławów ryb, do tego mniej więcej 6-7 metrów od brzegu, jak rozrabiałem zanętę, drapieżnik bardzo ładny się rzucił. No
koniec, słuchajcie, drugi rzut, zero wskazania. Coś niedobrze to. Niedobry prognostyk. Zawsze jest tak, że jak drugi, trzeci rzut nic nie bierze, to rozkminiam, gdzie mógłbym gdzie indziej pojechać, żeby była ta ryba, aczkolwiek monopolowa jest nieprzewidywalna, raz daje, raz nie daje. Co mogę powiedzieć, na pewno rędzin, barki, te rejony, tam jest dobrze, tylko że rędzin strasznie mocno woda płynie. I powiem szczerze, ten rędzin mi się już przejadł i liczba tych ludzi, chciałem sobie po prostu posiedzieć w takim ładnym miejscu jak tutaj. Ale fajnie też by brały ryby, prawda? Teraz na haczyku założyłem dwa czerwone robaki i zapiłem to białym. No od ponad godziny nawet wskazania. Drugą wędkę rozłożyłem, którą łowię tu mniej więcej, więc dosyć blisko tamtych trzcin. I ochotka, i gnojak, i biały. Nic w ogóle nie skutkuje. Tam jest nawet daleko, powiem wam, na drugą stronę. Dlatego zastosowałem sobie taki koszyk. Leci jak atom. Bardzo je lubię. No i co? Nie wiem, no chyba zaraz donęcę na prawej wędce, chociaż powiem wam szczerze, że mam tyle jeszcze towaru tutaj w kuwecie, że zastanawiam się, czy się stąd nie zwinąć, mimo że łowię tylko godzinę i nie jechać gdzieś indziej, tak? Bo na rędzinie czy na bujwida już by były wskazania, już by coś się działo. No nic, donęcam takimi pięcioma koszami, bo po prostu no jest jakaś brędza straszna. Nawet tu ochotki wolne, tak naprawdę na grubo tego mięsa. Jedna linia jest na ubogo, daleko po trzcinach. Po trzcinami, a tutaj zaczopowane. I tak. Flexo Tubertini. Tym nęce. Kołowrotek kresta. O, to mi się lekko uwinęło, zaraz się odkręci. I lecimy 5 koszy. Przyjechałem na barki, bo na monopolu się nic nie działo. Tam siedzi Michał. Zobaczcie, co tu jest na brzegu. Jak woda spadła. To upyga jakaś. Już taka widzę w stanie. No to chyba to upyga, tak. Ale woda strasznie spadła. Tutaj się siedziało. Tak naprawdę. No dobrze. Rozkładam się i wędkuję. Dorzucę zanęty. Brasema od górka do tego i będziemy nęcić. Młody czy Michał wyciągnął? Ja. Michał? Facet tutaj pływał, mówi, że leszcza jest pełno, ale ostatnio był taki przypadek, że też było pełno, ale wszystko stało w toni, a nic nie chciało zejść do dna. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Tu Michał ma tyczki, to są z Lorpio, prawda? Lorpio, tak. Tyczki, co? Pierwszy raz ich używam. Pierwszy raz. Tu jest stanowisko Michała. Pineczka. No, chyba muszę przyjść do ciebie po garstkę pinki, bo nie mam. Wiesz, to wiesz, ale nie gwarantuję, że to będzie skuteczne. Dobrze. Na pewno będzie tu przyjemniej się siedziało, mi się wydaje, niż tam na monopolowej. Wiatr w twarz. Kaczuszki. Podobnie jak przed chwilą. Jeszcze mnie tutaj Michał polatował pineczką. No i co? Rozpoczynamy wędkowanie. Już z półki z Matrixa zrezygnowałem. Flexo ponownie Tubertini. Tutaj kiki do zmierzenia odległości 3 metry sobie zrobiłem. Zakopaliśmy tą rybę, bo śmierdziało jak nie wiem co. I zaczynamy zabawę. 30 metr. Wstępne nęcenie. Koszyczek z głową, z dolnym obciążeniem do nęcenia. Damy na dzień dobry. Rybce troszkę pożywienia. Bez gliny żadnej. Tylko się tu przydała, bo tu jest dosyć głęboko. Albo też taśmą izolacyjną koszyczek można by oplec. Myślę, że z 7 sekund opada koszyk, bo tu zawsze tak opada.
dłużej opada koszyk. Damy to później jakąś 30, żeby to szybko dolatywało do dna. Ok, 10 takich koszy puściłem, większych. Myślę, że można rozpocząć wędkowanie. I oby było lepiej niż na monopolowej. Zmieniam koszyczek. Chyba dam 30, tylko kurczę, mam ogólnie z 80 chyba koszyczków. Z 80 koszyków, a nie mam żadnej 30. Wszystko 20, 40 i wyżej. Kiedyś z drugiej strony siedzieliśmy, była bardziej taka zima, może było z 5 stopni. 2 godziny przesiedzieliśmy, nic w ogóle. Nagle zaczęło się Eldorado, przez godzinę takie piękne leszcze połowiliśmy, tak około pół metra, nie? Ty i po godzinie, gdy siedzieliśmy w 4 osoby, ja jakby otworzyłem worek, tam później kilka jeszcze złapałem, koledzy też. I po godzinie wszystkim się urwały brania i można było jechać do domu. No. Jak łowisz gdzieś na rzece, gdzie jest nur, no to ta zanęta się wymywa i nawet nie co bawi te ryby. Tak, 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 no. No ten dzień chyba przejdzie do historii, słuchajcie, bo nic nie mogę złowić. Teraz dopaliłem pieczywkiem czerwonym fluo. U Michała też się uspokoiło po tam chyba 2 czy 3 rybach. Nic kompletnie się nie dzieje. Chyba dzisiaj będzie padaka. Niesamowite, po 2 godzinach łowienia w końcu mam rybę na 5 ochotek zapięte pinką. Jestem po łowieniu, też spędziłem na barkach 3 godziny, na monopolowym 3 godziny. Może to mało, ale coś dzisiaj nie czułem tych ryb, powiem szczerze, albo one mnie. Złowiłem 2 leszcze w przedziale takich 35-37 cm. Nic nadzwyczajnego, wręcz powiem, że nie pamiętam tak słabego dnia jak dzisiaj, żeby była aż taka żenada w moim wykonaniu. No nic, nauka na przyszłość po raz kolejny. Bywają takie dni jak i dzisiaj. Jakoś też nie miałem, mimo że strasznie chciałem jechać na ryby, nie miałem jakiegoś takiego powera, nie wiem o co chodzi. Może też przez tą pogodę, taka ciemno za oknem tak naprawdę. Nie ma się co tu tłumaczyć. Tak powiem wam też, że chyba wydałem najwięcej pieniędzy w swojej historii na jedno wędkowanie, a wyniki były naprawdę, naprawdę mizerne. Za same robaki zostawiłem z 80 zł, gnojak, kaster, biały i do tego jeszcze ochotka haczykowa. No nic, no, nie będę się tłumaczyć, bo nie ma z czego, po prostu dałem dzisiaj ciała, tak? Mimo wszystko proszę o zostawienie łapki, o zostawienie suba. Fajnie, że to jakoś tam regularnie cały czas rośnie, że ta oglądalność jest, też mnie to jakoś cieszy. Ale też fajnie, jakby były wyniki, prawda? No na metodę mi idzie naprawdę dobrze, bym powiedział, nawet bardzo dobrze. A coś w tym klasyku nie mogę się przemóc. Na pewno popełniam jakieś straszne błędy. Ale następnym razem będzie lepiej, trzeba walczyć, trzeba wierzyć. Pozdrawiam, do zobaczenia.